Kolejny druk. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Borek Pałęcki, Północ, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1414. Pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor. Panie Przewodniczący, Pan Prezydent, Wysoka Rada. Kolejny z planów, który Państwu chcemy dzisiaj przedstawić, to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Borek Pałęcki Północ. Opracowywany jest przez Biuro Rozwoju Krakowa. Obszar objęty tym planem to 59,3 hektara. Granice planu. Plan położony jest w dzielnicy 9 Borek Pałęcki. Obszar na południe od doliny rzeki Wisły pomiędzy ulicą Podhalańską i Zakopiańską. Przystąpienie nastąpiło w związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa uchwały o przystąpieniu 26 października 2011 roku. Celem tego planu było wprowadzenie takich regulacji przestrzennych, aby zabezpieczyć obszar północnego fragmentu, obszar Borku Pałęckiego w jego fragmencie północnym przed nadmiernym i niekontrolowanym dopuszczeniem zabudowy, zachowując przy tym istniejące zasoby terenów zielonych i rekreacyjnych, a także rezerwę terenową przewidzianą do realizacji ważnego elementu układu transportowego miasta, to znaczy Krakowie. Projekt został opracowany i sporządzony zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Został zaopiniowany i uzgodniony z właściwymi organami. Pierwsze wyłożenie projektu planu odbyło się pomiędzy 20 listopada a 18 grudnia 2012 roku. Po tym wyłożeniu wpłynęło 35 uwag, z czego prezydent 11 uwzględnił, 10 uwag nie uwzględnił, 14 uwzględnił częściowo. W związku z uwzględnieniem uwag zaistniała konieczność ponowienia procedury planistycznej, wprowadzenia zmian w projekcie, uzyskania ponownych opinii uzgodnień oraz przeprowadzenia ponownego wyłożenia planu do publicznego oglądu. Drugie wyłożenie miało miejsce między 16 kwietnia a 17 maja bieżącego roku. Wówczas wpłynęło 13 uwag. Żadna z uwag nie została uwzględniona przez prezydenta. Nieuwzględniona przez prezydenta uwagi zostały przekazane Państwu Radzie Miasta Krakowa jako załącznik nr 2 projektu uchwały w sprawie uchwalenia tego planu. W załączniku tym zawarto propozycję indywidualnego rozpatrzenia każdej z 37 uwag. Prezydent proponuje, że rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez prezydenta, również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Dodatkowo informuję Państwa, że do dyspozycji Państwa są projektanci celem udzielenia informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pani, Panu Radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Adam. Panie Przewodniczący, Szanowni Panie Prezydencie, sami Szanowni Państwo Radni, ja chciałem tylko powiedzieć, że ten plan był długo oczekiwany przez mieszkańców, dlatego że dominującą zabudową w tym rejonie to jest właśnie zabudowa jednorodzinna i taki charakter ma ten plan ochronny, to przede wszystkim, żeby nie wprowadzać jakiegoś zboru, który z wielorodzinną zabudową powoduje komplikacje dla mieszkańców wąskich i nieprzejezdnych osób. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały według druku nr 1414 wraz z załącznikami, w tym załączniku nr 2 o sposobie dostarczenia uwag do projektu miejscowego planu. I zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 3 września 2013 roku godzina 15, ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 5 września 2013 roku godzina 15.